przede wszystkim dziękuję za to, że mogę być dzisiaj tutaj z wami i opowiedzieć swoją historię, a tak naprawdę naszą rodzinną historię, historię kart grabowskiego. A dzieci były oczywiście zachwycone, ponieważ uwielbiają bawić się kartami. Karty Grabowskiego pomagają mi w tym, żeby przejść do tematów trudniejszych z matematyki. Na kartach można się nauczyć mnożenia, dodawania, odejmowania i dzielenia jakby wszystkiego. Karty Grabowskiego. Karty Grabowskiego. Karty Grabowskiego. Karty Grabowskiego. Karty. Cześć Mateusz. Cześć kuzyn. Jak zdrówko? Bardzo dobrze. Piękny widok, co? No, Szczecinek jest mega. Pomyślałbyś 10 lat temu, że wasza firma się tak rozwinie? Że taką drogę przejdziecie? To, co się wydarzyło, było niesamowite. Myślę, że warto byłoby to powspominać, co? Koniecznie. Idziemy na kawkę. Wszystko zaczęło się na początku lat 90. w małym mieszkaniu przy ulicy Budowlanych w Szczecinku. To tam spędziłem 19 lat swojego życia i to tam mój tata pracował nad koncepcją kart matematycznych, które zmieniły nasze życie. No, hej. No, cześć Mateusz. Hej, hej, co tam? Jak tam w Szczecinku? No, fajnie tu zwiedzić, wiesz, wszystko. No. A słuchaj, a może byś poszedł do naszego starego mieszkania? No wiesz, jak już jesteś. No, w sumie, jak już tu jestem, to mogę zajść. Mama ma kontakt do Basi, która tam mieszka, a zadzwoni, spytam się, co mi szkodzi. Dobra, to daj znać, czy ci się udało. No, cześć. Fajnie tu być. Dzięki, że mogłem w ogóle zobaczyć, że się zgodziłaś. Duża sprawa dla mnie, naprawdę. Nie ma problemu. Ale powiem ci, że to mieszkanie przeszło diametralną zmianę. Już nic nie jest tak, jak było. Wow, niesamowite. No a tutaj w salonie u nas tak naprawdę to było jedno z niewielu miejsc, przestrzeni w domu, w którym tej pracy czy z wysyłaniem paczek, czy takiej papierkowej było najmniej, no bo nie można tylko samą pracą żyć, nie? Wow. Mój azyl tu się zamykałem i odpoczywałem, odrabiałem lekcje. No, kawał życia tu spędziłem. Już sobie tak patrzę przez okno i tak, tu widzę przedszkole, tam mieszkał jeden kolega, tam drugi, tam trzeci. Jak się wychodziło na podwórko, to wszyscy byli o każdej porze dnia. Niesamowite. Moje dzieciństwo z jednej strony było takie samo jak moich rówieśników, a z drugiej było zupełnie inne. Obserwowałem z boku, jak moi rodzice robili wszystko, żeby rozwinąć małą firmę. Mój tata był geniuszem, który często zanurzał się w swoim świecie, do którego najczęściej nikt nie miał dostępu. Realizował pomysł za pomysłem, szybko też nudził się tym, co robił i szukał nowych wyzwań. Robił też wiele rzeczy sam. Pamiętasz tą książeczkę? Tak, bardzo dobrze pamiętam. Urząd Pracy rozdzielał dla chętnych dotacje. Tata wpadł na pomysł. No i mówi, może tak malowalkę. Wiedział, na czym polegała moja praca logopedyczna. Może tak malowalkę. To będzie bardzo fajne. Otrzymałam dotację. Było to właśnie na pokrycie, spora suma, w tej chwili nie pamiętam, na pokrycie 9 tysięcy książeczek.
Jak to sprzedawaliście? W przedpokoju stał taki telefon stacjonarny, kiedyś to były takie duże aparaty. I po prostu spojrzałam na ten telefon i przyszła mi taka myśl, mam telefon, jestem w stanie dotrzeć do każdego przedszkola. No i tak się zaczęła moja przygoda ze sprzedażą przez telefon. No, ja już byłam wtedy już byłam nastolatką, więc już trochę wiedziałam, co w tym domu się dzieje, z jakimi problemami rodzice się borykają, ale nie wszystko wiedziałam, bo oni po prostu też wszystkiego mi nie mówili, ale wiedziałam, że rodzice wydali, mama wydała tą swoją kolorowankę. No i zaczęła, no i były problemy, wiem, były problemy, żeby ją sprzedać i mama musiała coś zrobić. I gdy wracałam ze szkoły, to bardzo często widziałam jeszcze mamę, która siedzi przy telefonie i rozmawia. To był taki widok, który do dziś pamiętam. I przed tym telefonem spędzała codziennie dużo czasu. Ale właśnie przez tą swoją wytrwałość, przez swoją konsekwencję, nie wiem jak ona to robiła, ale jej się udało. Udało jej się to zrobić, udało jej się przekonywać ludzi przez telefon, żeby sprzedać, żeby kupili malowankę logopedyczną. No, ludzie, którzy tego nie widzieli na oczy, oni to kupowali. Początki rodzinnego biznesu kart matematycznych Grabowskiego były naprawdę szalone. Pamiętam, jak w naszym mieszkaniu, w każdym pokoju były kartony z książkami, z kartami. Tego było naprawdę dużo i na co dzień mnie to otaczało. Mama z kolei zawsze wspierała tatę, a z drugiej strony musiała trzymać jego pomysły w ryzach. Krótko mówiąc, dbała szczególnie o to, żebyśmy mieli z tego jakieś pieniądze. Pieniążki ze sprzedaży mojej książeczki pomogły, przynajmniej na początku. To było po prostu na rozruch firmy. A najważniejszym tutaj faktem był maj 95 roku, kiedy tata mówił, że musi po prostu pokazać swoje karty na targach książki, które zawsze się odbywały w maju. Także dwudniowy wyjazd, tacie się marzył, nie wiem kiedy ta myśl mu tam zaświtała, ale po prostu tu również ta moja książeczka, można powiedzieć, że sfinansowała mu ten wyjazd. Opłacał się ten wyjazd bardzo, ponieważ na targach księgarnia taka, która była w centrum Warszawy, zainteresowała się i zaczęli się tam sprzedaż. I tak właśnie potem karty zostały wypatrzone przez jedną z pań nauczycielek, która również założyła swoją działalność, oprócz tego, że pracowała w szkole, założyła również swoją taką działalność gospodarczą. I ona wpadła na pomysł, żeby organizować kursy. Zadzwoniła do taty. No i tak się zaczęło właśnie. Skoro znacie już historię mojego życia i naszą rodzinną historię, wróćmy teraz do Tomka. Słuchaj, opowiedz mi, co to jest za pomysł z tymi nagraniami? Co, no to jest pomysł, który mi chodził po głowie już od dłuższego czasu. Patrząc na to, jak nasza firma się rozwinęła przez te ostatnie lata, dostrzegam w tym efekt naszych działań, konkretnych działań, o których chcę po prostu powiedzieć. Więc z jednej strony ja to bardzo lubię. Lubię prowadzić biznes, lubię te różne aspekty biznesowe, wiesz, od zatrudniania ludzi, po tym jak robić marketing, ale też jak dbać o historię rodzinną w tym wszystkim. Więc z jednej strony szukałem jakiegoś takiego formatu, który mógłbym zrobić, który by
wiesz, opowiadał o historii naszej, o naszej historii, której też jesteś częścią przecież. I by poruszał tematy biznesowe. Po prostu chcę, żeby ludzie, wiesz, widzieli to, w jaki sposób tworzy się taki rodzinny biznes, jakie są z tym wyzwania. No jeśli będę inspiracją dla kogoś, będę jakąś pomocą, wiesz, no to będzie dla mnie super sprawa. Czyli to będzie seria? Będzie seria. Tomek, a pamiętasz, jak tata pracował? No pewnie, że pamiętam. Zawsze go ciągnęło. Widać było, że no to jest taka jego pasja, tak? No bo nikt po godzinach pracy nie odrywa się od takich domowych czynności po to, żeby coś robić. Jego po prostu to tam ciągnęło. Nawet jak byli goście i spędził, posiedział z nami godzinę, pół godziny, zawsze wracał do komputera, żeby coś jeszcze zrobić. Coś cały czas poszlifować. Poprawić, zrobić, dopisać. Wymyślał cały czas nowe gry. Pamiętam, jak wujek kiedyś przyniósł takiego małego bączka i mówi: ty patrz, to będzie hit. I zaczął mi coś tam pokazywać i kręcić i kazać nakręcać jakieś pierścienie, pamiętam. Tata tak miał, nie? Jak pracował nad czymś, to jak już sobie wymyślił, to już wiedział. To będzie hit, że to... Albo tak jak wiesz, tworzył Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, najpierw myślał, że będzie ogólnopolski, a potem mówi: dobra, zróbmy światowy. Dlaczego miałby nie być światowy, nie? Dlaczego mamy się ograniczać? Tak jest. No. Jak robiliśmy sobie nawet konkurs z Maciejem, z Justyną, tak. Kto wygra, no i chyba Maciej wygrał, z tego co pamiętam. Tak. Nie do powiścia. Tak. No i z jednej strony muszę przyznać, że on od początku wierzył w to, bo pamiętam, że pamiętam coś takiego, że powiedział, że jak to się uda, to będzie coś dużego. Ja to pamiętam, po prostu może miewał chwilę zwątpienia, bo każdy je ma. Zwłaszcza na początku biznesu. Jest normalne, ale gdzieś tam cały czas wierzył, bo pamiętam takie coś, że takie coś mówił. Nasze życie tworzą też przyjaciele. Szczególnie ci z dzieciństwa, z którymi spędzaliśmy całe godziny na podwórku, graliśmy w piłkę. Mateusz jest właśnie taką osobą dla mnie. No hej, jesteś już? Już cię widzę, za moment jestem. Dobra, hej. Opala! Siemanko. Dawaj. Pogadamy sobie. Wiesz, tak na wspomnienia mnie wziął. Przyjechałem po latach, słuchaj. Dobrze cię widzieć. Ciebie również. No. Tyle lat. Nic się nie zmieniłeś. Pamiętasz tą salę gimnastyczną? Co tu się działo? No oczywiście, że pamiętam. Pierwsze mistrzostwa Polski w tablicy mnożenia. Najpierw jako zawodnik, później jako sędzia. Pamiętasz, jak chodziliśmy na akrobatykę? No jak mogę zapomnieć tę akrobatykę pamiętną? No, przecież o które miejsce zawsze mieliśmy? No to na egzekwo walczyliśmy o przedostatnie miejsca. Ale zawsze byłem lepszy o to jedno miejsce od ciebie. No tak, ja byłem ostatni, a ty przed, więc co to za wyczyn w ogóle, nie? Właściwie żaden. No, piłka co niedzielę? No. Oczywiście czekanie do piątku na WF. No. Tata nas tu zabierał, nie? Też. Co niedzielę praktycznie się przychodziło, no. Widzisz, tak przyjechałem do Szczecinka po tylu latach. W sumie rzadko to już bywam. No i tak mi na wspomnienia wzięło. Historie, które przeżyłem, ukształtowały mnie jako człowieka, jako męża, jako rodzica, jako szefa. Jestem dumny z tego, co dali mi moi rodzice, co dało mi moje dzieciństwo, moi przyjaciele. Życie jednak toczy się dalej, a ja, krótko mówiąc, czekam na więcej.